Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Różnic w drzewie genealogicznym, pokolenie trzecie w poszukiwaniu miłości. Patrzcie, jak ładnie powiedziałam, nie pomyliłam się ani razu. Ostatnio byłam chora, o czym wiecie bardzo dobrze, ponieważ na moich odcinkach nie pokazywała się moja twarz i zdaję sobie sprawę z tego, że niektórym z Was mogło być smutno, przykro i w ogóle źle z tego powodu. Oczywiście żartuję. Natomiast dzisiaj czuję się już troszeczkę lepiej, nawet pewnie widać to po mnie, już katar w miarę zszedł ze mnie, że tak powiem. Dlatego postanowiłam, że ponagrywam dla Was właśnie odcinki z kamerą. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Dzisiaj jest dosyć ważny dzień, ponieważ dzisiaj będziemy się bawić w ślub, kochani, tak. Ślub naszej Avril oraz jej wybranka, który to wybrankiem stał się z przypadku, ale jest jeszcze też kilka rzeczy, które chciałabym Wam pokazać i pokażę je Wam, mam nadzieję, na krótkiej cutscenie, więc zapraszam do oglądania. Oh, we're still here, flipping coins. About what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We try to understand how it all started to go wrong, but the sea is way too cudowne, najwspanialsze Skarleciątka. Dzisiaj dzień ślubu i wprawdzie zdaję sobie sprawę z tego, że jest jeden mały, drobny problem związany z tym ślubem. Mianowicie, kochani moi, problem ten dotyczy tego... O, czekaj, nie graj przed komputerem. Bojcie, komputer musiałam mi kupić, ale tylko i wyłącznie na chwilę, bo chciałam zmienić ustawienia MC Command Center, ponieważ no nowy MC Command Center i w ogóle...
sprzątamy to. To było zrobione shiftem, jakby ktoś pytał. Ta teleportacja, bo czasami taksimowie się klinują, blokują i w ogóle jest problem. Ale o czym ja mówiłam? A, wiem, o tym, że jest wtorek i może być pewien problem ze zrobieniem tego ślubu dzisiaj. Natomiast dzisiaj i tak wydaje mi się idealnym dniem, ponieważ, kochani, poród jest za pytajnik, więc ja bym chciała, żeby jeszcze Avril, właśnie będąc w tej ciąży, żeby ona ten swój ślub odbyła. Ja zapominam, jak się ten kościół jej nazywał. Anthony, Boże, Karolina. Takie ważne imię. No, w każdym razie, jeżeli ona będzie się nam źle czuła, to ja po prostu tutaj za pomocą kodu ją trochę podrasuję, bo jest to dla mnie ważne, że chcę, żeby jeszcze ten ślub odbył się właśnie w momencie, kiedy dzieciaczek będzie w brzuszku. I pewnie się zastanawiacie, jak ja to wszystko ogarnę. W sensie, czy Avril się wyprowadzi z tego domu, czy się nie wyprowadzi. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo, bardzo prosta. Avril się nie wyprowadzi z tego domu, ponieważ no, inaczej nie byłoby sensu w ogóle budowy tego domu. A budować go budowałam, przecież jak dobrze wiecie, to sobie skorzystasz jeszcze przed pójściem do szkoły. Moja zaciążona Simko. Także, no nie byłoby to, nie miałoby to racji bytu i wprawdzie teoretycznie dużo lepiej by było, gdyby Anthony po prostu w sensie ona do Anthony'ego się wprowadziła, ale wydaje mi się, że w tym wypadku, nie wiem, jakoś tak myślę, dawajcie mi znać w ogóle, bo ja będę nagrywać dzisiaj tylko ten odcinek, więc dajcie mi znać w komentarzu, jak wy w ogóle odnosicie się do całego tego pomysłu, czy jednak mimo wszystko lepiej ją wprowadzić tam do niego, nie wiem. Wy zadecydujcie. Będę robić to zgodnie z waszymi propozycjami. Chyba, że macie jakieś inne propozycje na ten temat, to śmiało możecie się nimi dzielić. Był ślub, jak widzieliście. W rodzinie Brinkstonów już jeden był ślub i tam jest oczekiwanie na Nubusia, ponieważ Sara, córka Sandry, a nie kuzynka, tylko siostrzenica Billiego Joe właśnie wyszła za mąż, za swojego wybranka, którego wzięłam z osiedla, ja go kiedyś wprowadzałam, był taki ładny, sexy, flexi. Odmłodziłam go troszkę i stwierdziłam, że będzie idealnie się dla niej nadawał. Wprawdzie takie rzeczy mówiłam, że będę robić na live, ale ostatnio się nie zapowiada na live'a, więc no nie będziemy tego robić tak na siłę. Jak ona wygląda w tych butach i w ogóle w tej ciąży, w tym takim stroju, ale dobrze, niech idzie, niech się dziewczyna uczy. Też energia jej będzie tutaj spadać. Lepsza ocena. Zbliży się ważny test historii. Avril nieźle dawała sobie rady do tej pory, ale dobry wynik naprawdę poprawiłby jej średnią ocenę. Czy Avril powinna uczyć się tyle co zwykle, czy zakować ile tylko da radę? Ucz się pilnie, może jakoś ocena cię podwyższy. Ona ma cechę zażenowana. Nagła zmiana stanu. Czasami masz wrażenie, że nic ci nie wychodzi, a wszyscy dookoła cię oceniają. Ja się boję, bo ona mi może umrzeć od tego, nie? Jezus, jak to by było, jakby umarła mi w generacji. Ja sobie tutaj zapiszę grę na wszelki wypadek. Trochę się obawiam tego nastroju. Da się jakoś go pozbyć? Nie da się go pozbyć? Wygłoś sobie mowę motywującą. Weź sobie wygłoś, bo ja nie chcę, żebyś ty mi na ślubie umarła czy coś. 6 godzin. Coś jeszcze możemy zrobić takiego? Sława. Ona jest sławna w ogóle, jakbyście się pytali, bo tak sobie pomyślałam. Z dużo takich zmian. Ja tak, nie wiem, powinna może jakoś bardziej ogarnięcie wam to prowadzić, ale wybaczcie mi. Ja jeszcze jestem, mówię, w stanie takim, chorym. jeszcze troszkę zostało. Siedzę sobie wyjęta w kocyku, więc to inna sprawa. Jeżeli chodzi o naszą Avril Brinkston, kochani moi, to ona jest drugorzędną gwiazdą. Billy Joe jest gwiazdą taką na fulla. I tak sobie pomyślałam, że przecież one nie mogą być zupełnie nieznane, skoro są córkami znanego muzyka, więc tak inaczej chyba by to zbytnio nie miało sensu. Że ona czuje podświadomie nowe dziwactwo, próżność. Avril często komplementuje swoje odbicie w lustrze. Jest próżna. Dzięki, dzięki. Ale przynajmniej, moi drodzy, mamy tę możliwość, że możemy sobie już chyba na spokojne zorganizować ten ślub. Zrób sobie zdjęcie. Zrób zdjęcie Simowi. Przeglądaj. Gdzie były te śluby? Chyba tutaj wezwij koordynatorkę. Sprawdź. Oś czasu, dodaj na Instagram i zaproś do spędzenia czasu, zaproś, zaplanuj wydarzenie towarzyskie, o to mi właśnie chodziło. Ale czy my mamy w ogóle pieniądze, żeby je zaplanować? To będzie lepsze.
Jak nie stać nas na to? Nie stać nas na ślub. A co z ojcem, by ktoś zapytał? Upiorne przyjęcie, impreza taneczna, wesele, nie musi być prestiżowym wydarzeniem. Nowożeńców mamy i lecimy z gośćmi. Kogo zaprosimy? Zaprosimy Jaya Atwooda, ponieważ on jest mężem twojej kuzynki. Jimmy'ego nie, ale zaprosimy Rose Brinkston, Kevina Brinkstona z Taylor Brinkston i Andy Brinkstonem oraz Joey'ego Brinkstona, Hayley Brinkston, Sandra Dark, Anne Dark. Sarah Dorior, tak? Nie, to Atwooda nie zapraszamy, on się Dorior nazywa, jej facet. Megan Larson. Nie możemy jej męża zaprosić, nie poznałaś go na tym ślubie. Ale Charlotte z Hamzą też fajnie by było, żeby przyszli. Jaki miks! Ale dużo ludzi, nie? Wymagane dwóch, maksymalnie 15. Ale dziwnie, że ona nie zna męża Sary. Szkoda trochę, no ale dobrze. Kogo sobie zaprosimy jako żywieniowca? Może ciebie. BKTBDDDD. Miksologa sobie wypadałoby wynająć. A muzyka możemy sobie darować. I kochani moi, gdzie odbędzie się ślub? Jak wiecie, mamy dwa takie miejsca ślubne, więc wydaje mi się, że ty możesz sobie wziąć ślub tam, gdzie ślub odbywał się twojego ojca. Tylko żebym ja znalazła, a może park centralny? Nie. Restauracja. Czy co, chyba musimy to zrobić tu. Nie widzę tamtego klubu, w którym kiedyś już ten ślub był organizowany. Dobra, no to lecimy tu. Bo tak, co, chyba nie ma sensu co chwilę zmieniać tych miejscówek, jeżeli te są sprawdzone. Zresztą to pewnie i tak nie będzie jeden ślub w tej generacji, więc... Ale ładna suknia ślubna. Ładną suknię ślubną zrobiłam. Czy zrobiłam? Ubrałam. Taką z maxisowskich modów oczywiście, jak zawsze w moim wypadku. Powiem wam, że jest mi strasznie zimno. Jest mi tak strasznie zimno, że chyba zaraz się tak naprawdę przytulę w koc. Jezus, nienawidzę zimna. Kilka porad, aby impreza jeszcze bardziej udana. Życzenie powinien mieć tort i łuk weselny. To tort i łuk weselny oni mają. Boże, ty będziesz w tej samej... Jezu! Tobie zmienimy strój. Natomiast tak, ty sobie zmienisz na ten, co ja ci wymyśliłam, kochana moja. I to będzie... Uwaga, wczytaj się. To będzie to... Natomiast ciebie to ja nie zdzierżę w tej białej kietce. Ty się powinnaś ubrać w coś innego, więc robimy tak, że MC Common Center, garderoba, zmienimy ci strój. Masz jakiś inny strój? Nie masz. To ubierz się w to. Nie lataj tak w... Ej! Ty już jesteś seniorką? Nie widać po nim w ogóle, nie? Ale patrzcie, jaka Avril jest piękna i ma piękną, przepiękną suknię. Ale oprócz tego, kochani, gdzie twój ojciec Avril? Ej, Billy Joe! Ojciec musisz być. Na ślubie własnej córki? Halo? O, jest Sandra Dark, przyszła Sara Dark, Joe Brinkston zaraz tutaj będzie. No oby był, właśnie ona jest w ciąży teraz, Sara Dark, twoja siostra przyszła, kolejna kuzynka, wszyscy powoli już się tu zbierają, ale i tak jest coś nie tak. Możemy sobie podejść tu, chyba że gdzieś tutaj już jesteś, Billy Joe, nie widzę cię. Billy Joe ogólnie będzie za niedługo starszy już, nie wiem czy wiecie o tym. Jezus, jaka familia na tym ślubie. Znowu się spotykamy w tym miejscu akurat. O, jest tatuś. Cześć, Billy Joe, gościu mój. Ale robimy sobie tak, że chyba dodamy sobie z działań... rozwiąż grupę i zrobimy sobie jeszcze raz działania utwórz grupę, bo wy mówiliście mi, że tak jest dużo lepiej. Więc lecimy sobie tak i do Joey'ego Brinkstona możemy sobie grupę utworzyć. No niech będzie tak.
i weźmiemy sobie ślub z Simem o imieniu Anthony. Ale czekaj, najpierw podejdźcie tutaj razem. Możemy sobie teraz z tych działań rozwiązać tę grupę. I stworzyć jakąś nową grupę. A test dobre by było tutaj do grupy. Ale inaczej. Działania usuń z grupy Taylor i jeszcze raz sobie... To zrobimy, że nie ciebie, ale Hamza, Charlotte, Anthony, Kevin, okej. I proszę was bardzo, żebyście podeszli tutaj też razem. A my sobie z działań rozwiążemy tę grupę i idziesz fantazjować i wziąć ślub. Ja mam nadzieję, że teraz wszyscy wyjątkowo zejdą się na tę ceremonię. Mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, 11, 12 miejsc tylko siedzących. Jezus, a jest tylu Simów. Ten Billy Joe się świeci. A mi się podoba to, jak świeci, wiecie? Byleby tylko on faktycznie mógł wziąć tutaj udział w tym. O, jak fajnie. To ten budynek się nie do końca mi tu zgadza. No, trudno. Ty jesteś kim? Marcin Bjergsen, fan. Ciotki sobie tańczą. A czy w ogóle ktoś ogląda tę ceremonię? O, jak zawsze wszyscy na zewnątrz. Cóż za piękna ceremonia. Wszyscy oglądają ją na zewnątrz przez okno. Cieszymy się. No trudno, kochani. Skoro to ma tak wyglądać, to już niech wygląda. Nic z tym nie zrobimy za bardzo, ale ślub się odbył tak czy siak. Zdjęcia trzeba sobie piękne popstrykać. To jest to samo miejsce, w którym ślub brała ciotka. Ale tak jakoś ładnie wyglądają razem, musicie przyznać. No oczywiście życzymy szczęścia naszej młodej parze. Pierwszy małżonek. Avril. Jak to brzmi, tak jakby się mieli od razu rozwodzić. O Jezu, paparazzi nam robi zdjęcia na ślubie. Ale w sumie fajnie to wygląda, tak jakby naprawdę jakiś fotograf przyszedł i robił zdjęcia, nie? Może nie powinnam była zrobić z niej gwiazdy, nie wiem, albo jakąś imprezę zamkniętą. Przekup by się pozbyć, poproś paparazzi, aby odszedł, gestykuluj stronę, daj autograf. Wszyscy olali ten ślub, tak naprawdę bili na korytarzu gdzieś, więc dobrze. Zrób wspólne zdjęcie, weź ty się z ojcem, jeszcze coś pogadaj, podziękuj za przybycie, z siostrą też możesz podziękować za przybycie. Bo ogólnie, kochani, no jak mówię, oni wszyscy tutaj są sławni. Z wyjątkiem rodzeństwa Billiego Joe, no bo to rodzeństwo, ale dzieci to pewnie wiecie. Tu gazety, tu coś, tam jak się rodziły, a teraz jest kolejny dramix, więc zdjęcie z ojcem i w ogóle ojciec taki ważny, Aż paparazzi robi naprawdę zdjęcie dużo. Wydaje mi się, że takie imprezy organizowane w domach są dużo lepsze niż imprezy organizowane tak na zewnątrz, przyznam się wam. Że jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się to całkowicie bez sensu. Żywieniow. Czy my mamy... O nie, deszcz. O Jezu, to jest naprawdę jakaś zła prognoza. Umieść w świecie. Wszyscy w deszczu siedzą, mokro. Pada po nich. Jakaś depresja. Jacyś obcy ludzie. O, tylko łoska, przepraszam, kochani. Ale wiecie, jak to jest z grą. Kto by przewidział? Znaczy, no mogłam pomyśleć, że teoretycznie jest jesień i w ogóle, no ale... O Boże, a Charlotte... Charlotte seniorka już sobie tutaj śpi. Jezu, ale żadna... Ja nie mogę z tego, może ja powinnam, nie wiem, wczytać to, jeszcze raz nagrać, czy coś w tym stylu, bo... No wstyd na sali. On też...
idealna impreza ślubna. No, po prostu kocham tę grę z całego serca. Pierwszy pocałunek, kontakty towarzyskie, wie uczuć pełnych pasji i szczęścia po pierwszym pocałunku z kimś nowym? Pokrój tort weselny, ciąża trzeci trymestr, gdzie lustro, dziwactwo, próżność. No nie ma na razie lustra. Pokroisz w deszczu swój tort weselny, przykro mi kochanie. Potem wprowadzimy do ciebie na twojego męża i dowiemy się, co w ogóle ty urodzisz. O Jezu, Jezu, Jezu. Ale sobie Billy zapieprzył kawałek. Nawet nie będą kroić tortu. Ej, jak ja to zlamiłam. Ej, widzieliście, żebym ja kiedyś aż tak zlamiła odcinek? Wiele rzeczy się działo. Naprawdę wiele rzeczy się działo, ale... O mój Boże! Okej, okay. A twoja, to jest twoja córka czy nie córka? Bo jak nie poznaję Anny i Sary, to jest Anna, czyli to jest siostrzenica twoja. Jeszcze zaczął się poród do tego wszystkiego, no. Czad jest olbrzymi, kochani. Nie mogę z tego strasznie. Przykro mi, Avril, ale twój ślub jest jedną wielką porażką. O Jezu, Milicza zostanie dziadkiem teraz. Dobra, lecimy rodzić dziecko w szpitalu, no trudno. Dołączamy i zabieramy ze sobą. Kogo zabieramy ze sobą? No chyba ojca zabieramy ze sobą, nie? Ojca dziecka, trwa wesele, podróż. No trudno, jest poród. I Jezu, zapomnijcie o tym odcinku. Kochani, idziemy rodzić. Avril idzie rodzić swoje dziecko. W padeczkę. No bo inaczej tego się nie nazwie. Trochę sobie jeszcze machnęłam zdjęć na miniaturkę, więc ucichłam w pewnym momencie. O Jezus, co się urodzi? Co się urodzi? Jak obstawiacie? Chłopczyk czy dziewczynka? Ja tę salę jakoś bardzo źle kojarzę, ponieważ zawsze mi się przypomina, że tutaj mi się bliźniaki rodziły. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że nie tym razem. Mam nadzieję, że historia się nie powtórzy. Ale nie wiem czemu, czy wy też tak mieliście? Znaczy nie mówię, że zawsze, bo w tamtej drugiej też czasami mi się bliźniacy rodzili, ale tutaj najczęściej. Więc oczekujemy imię. Mam mniej więcej imię, bardziej dla chłopczyka. Ja bym chciała, żeby to był chłopczyk. Avril dowiedziała się, że Mizuki pracuje, coś tam, gdzieś tam, no to wiadomo, musi pracować, skoro cię operuje. No i na szczęście mamy chłopca, więc kochani moi, jak mówię, imię dla chłopca miałam. Więc przywitajcie bardzo proszę ciepło Kurta Brinkstona. Już będę na niego mówić cały czas Kurt pewnie, a nie Kurt. Więc będzie Kurtem. Cześć mała dziecinko, cześć! Może jakiegoś mało entuzjazmu we mnie, ale ja nie mogę, bo cały czas myślę o tym nieudanym... Ej! Hej! Hej! Dziecko urodziłaś! Kobieto! A jakieś przytulenie dzidziusiów? Przytul go! Halo, Avril! Ja w sumie nie ogarniam, co sobie tak poszłaś od dziecka. Urodziłaś chłopczyka. Kevinka. Tfu, nie Kevinka. Kurcika. O Jezu, Jezu, Jezu. O, Billy Joe z dziadkiem, rozumiecie? Eddie jest pradziadkiem. O nie, okej, jest. No cześć maluszku. Dobra, przynajmniej przytuliła to dziecko, bo już się obawiałam, że centralnie całkowicie o nim zapomniała. Mamy dziecko urodzone na dzisiejszym odcinku. Teraz pójdziemy, przeprowadzimy oczywiście Antoniego do naszej Simki. Ale jak mówię, pytanie pozostaje otwarte, ponieważ nie wiem, co wy wolicie. Czy chcecie właśnie, żeby... ona się może do niego przeprowadzić, chociaż nie wiem, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens, żeby ona się do niego przeprowadzała. I jest maluszek przy łóżku. My maluszka sobie postawimy gdzieś w zupełnie innym miejscu i pewnie zapytacie się, czy dziadek będzie jakoś wspierał finansowo dzidziusia, ale nie wiem, czy obiekt nie może przenikać przez inny obiekt. No nie może, oczywiście, że może.
No, nasza młoda chciała chyba sama jakoś dać sobie radę, więc trzeba będzie sobie poradzić, nie? Zarobić te pieniądze na maluszka, a maluszek płacze, więc chodź go tutaj przytulić, chodź go może nakarmić piersią i jeszcze raz go przytul. Moja droga, zostałaś mamą. A w pracy w ogóle, w pracy, jak to w pracy? Ciągnij drugi poziom, czwórkowa uczennica, kawowa ekspertka, praca za 4 godziny, czyli w sumie ty nie masz żadnego wolnego, harujesz tak czy tak. Ciągnięty pierwszy poziom umiejętności wychowawczych, ale ja już po prostu nie mogę z tego, że ona jednak już była dziecko. Tak trochę, no niby czas na to wskazuje, nie? Dni do następnej grupy wiekowej 6. No właśnie, nakarm maluszka. Potem sama musisz tutaj skorzystać, możesz sobie wziąć prysznic, twój nastrój jakoś taki kiepski jest. No niestety, i weź sobie resztki. Ślub okazał się kompletną katastrofą. Jezus, nie mogę cały czas z tego, przepraszam, że ja wracam do tego i wracam i narzekam, ale no sami przyznajcie, no, że dada. Natomiast póki co, na ten moment wypadałoby wprowadzić do ciebie twojego faceta. A twój facet jest Forgotten Hollow. Chociaż właściwie czemu go wprowadzać? Dobra, mogli wziąć ślub, ale czy oni od razu muszą z sobą mieszkać? Na razie to zostawię, jak mówię. Zostawię to do waszej decyzji. Czy wprowadzamy, a może w ogóle go nie wprowadzajmy? Że niby jest, niby wziął ślub, a tak naprawdę ma gdzieś. Też może być. Możemy go zapraszać przecież, nie? Żeby nocował. Czy tak, Avril, ja się wprowadzę do ciebie. Wprowadzę, oczywiście, że się wprowadzę. Nie musisz się bać. A co do świąt, poznaj gwiazdę od 10 do 16. Właściwie możemy sobie to zorganizować trochę inaczej. Wejdziemy do... po prostu przeglądaj otoczenie. I załatwimy jeszcze jedną kwestię, która na pewno wielu stałych widzów RWDG nurtuje. Ponieważ, moi drodzy, jak wiecie, na nieudanym ślubie, takim bardzo nieudanym ślubie naszej kochanej Avril, która urodziła synka, Billy Joe dostrzegł pewną postać, która była dla niego bardzo, bardzo, bardzo ważna w jego młodzieńczym etapie życia. Na pewno tę postać bardzo dobrze znacie. Postać ta, kochani, nazywa się Megan. Więc mój drogi Billy Joe, gwiazdo, emeczka z tobą razem, bo my się stąd wyniesiemy i ja bym chciała, żebyś ty, moja droga gwiazdo, udał się do Windenburga i udał się do Brinkstonów. Czyli nie Brinkstonów tak naprawdę. Megan Larson, Sim nie może podróżować. Idziemy do Megan, do miejscówki Megan z Billim Joe, wreszcie. Czy może jak ktoś nie wie, bo mogą się zdarzyć osoby, które właśnie nie wiedzą. To była pierwsza miłość Billiego, która to go dość mocno, że tak powiem, zraniła. Ach, wspomnienia, co Billy? Wspomnienia. I tak, z czym ty mógłbyś do niej wyskoczyć, gwiazdo muzyki? Może ją obejmij po tych latach. Że ona będzie chciała, żebyś ją objął. Właśnie jakby ktoś miał wątpliwości. To tak, Billy Joe jest gwiazdą, tylko... O, ona nie chce. O, widzisz, jednak nie chce. To poproś ją o radę. I pogadaj z nią po prostu. Poplotkuj. Ja bym chciała, żebyś się dowiedział, co się działo. Okaż wdzięczność. O, możesz jej okazać wdzięczność, że jednak postanowiła się pokazać. Czy jak ona tutaj mieszka, to ja jeszcze nie miałam 4,5 roku, że ona w ogóle mieszka w namiotach? Bo tak to wygląda, nie? Gadaj z nią, gadaj. Narzekaj na deszcz. I narzekaj na problemy.
Co za spotkanie. Nie mogę z tego. Nie mogę. Jest spotkanie naszych Simów. Billy poznał następujące cechy Megan. Udziel porad wychowawczych, że się nie powinno tak dziecko zostawiać. Tylko wiecie co? Trochę mnie drażni jego ubranie. Więc zmienimy mu strój na któryś z jego codziennych. A może być to. Takie lubiłam Billy'ego Joe. Zapytaj, jak minął dzień. I z romantycznych możesz pochwalić jej wygląd, że pomimo wszystko jakoś bardzo się nie zmieniła. Pomimo tego czasu. Może teraz się zechce objąć z tobą. Myślę, co to za ludzie, a to jednak chmury. Spotkanie Fallouta, kochani! Billy Joe spotkał się ze swoją pierwszą wielką miłością. Podziel się pomysłami. Obieca jej zadedykować... Jakim cudem Barbara? Przecież ja im nie dałam! Oni sami? Z siebie? O, shit! O, shit! Ale to nie jest moja sprawka, przecież to jest nagrane, ja im nie dałam. A co się stało? Co reaguj z obrzydzeniem? Coś wam chyba nie wyszło to! Czekaj, ale w sumie! Jak już chciała! I to tak poszło! To skoro to była autonomiczna reakcja, to teraz też niech będzie autonomiczną reakcją, powiedzmy. Tylko tym razem może udaną. No, nie powiem, żeby mnie to nie zaskoczyło. Jednak stara miłość nie rdzewieje. Chwila rozmowy, chwila pogadania. I już między nimi doszło do zbliżenia. O, widzę, że tutaj to się im udało. Nie wiem, coś z krzakami, jakiś błąd wyszedł w takim razie. No, nie miałam tego aż tak w planach, ale skoro sami chcieli, to niech już tak zostanie. Na pewno w planach miałam, kochani, jedno właśnie to, że Billy Joe zbliżył się do Megan, Megan zbliżyła się do Billy'ego Joe. I co z tego będzie dalej? Nie wiem. Ale tym pozytywnym akcentem będę kończyć. Jestem ciekawa, czy się cieszycie z takiego obrotu sprawy właśnie, że tutaj mamy jakiś wielki comeback, jeżeli chodzi o naszych Simów i jeszcze nie są aż tacy starzy, że tak powiem. Jeszcze gdzieś tam na koniec swoich lat się odnaleźli, ale czy coś z tego będzie więcej? Zobaczymy w przyszłych odcinkach RWDG, ale nie tylko to zobaczymy, bo też będą się działy różne inne akcje, między innymi te związane przecież z naszą główną bohaterką. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu reakcji, jeżeli podoba Wam się ta seria, jeżeli nie możecie się doczekać kolejnych odcinków, a póki co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się wszyscy cieplutko i przede wszystkim zdrowo. Pa, pa!